jesienna moda jest specyficzna, taka romantyczna, kobieca. Powiedz mi, czy ty lubisz ten klimat? Bardzo lubię ten klimat. Ja w ogóle bardzo lubię się otulić po lecie, jak już robi się chłodniej. To takim symbolem jest dla mnie chłodniejszych dni szal, które uwielbiam. Uwielbiam szale, a także kubek gorącej herbaty z miodem, cytryną, goździkami itd., itd. No i to ciepełko jest dla mnie strasznie ważne, więc lubię zmieniać garderobę na jesień i tymi szalami, tymi ciepłymi kurtkami, tymi fajnymi mięciutkimi czapkami się otulać. Te poranki, wieczory są chłodniejsze, więc szal czy cieplejsza kurtka nam się przydaje. Ja korzystam jak najbardziej. W ogóle przedłużyłam w tym roku lato i wybrałam się na wakacje trochę później, na przełomie września i października. I myślę, że to dobry termin na to, żeby trochę poodpoczywać. Tym bardziej, że lato w tym roku w Polsce nas bardzo rozpieszczało, nie trzeba było nigdzie jeździć. Ja bardzo lubię wypoczywać aktywnie, ale cenię sobie również podczas wyjazdu takie dni, kiedy mogę poleniuchować. I tak sobie to przeplatam. Jeden dzień to plażing bądź basening, a drugi dzień to zwiedzanie, odkrywanie, smakowanie, ponieważ muszę zawsze posmakować lokalnych specjałów, w zależności gdzie jestem. I myślę, że fajnie jest przedłużyć sobie lato, wyjeżdżając na wakacje we wrześniu czy w październiku, kiedy u nas już robi się nie za ciekawie, chłodno, chociaż w tym roku wyjątkowo naprawdę można długo, długo cieszyć się pogodą w Polsce.